Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Podkowiańskim zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Studium Pisma Świętego. Dzisiaj będziemy studiowali temat Apostołowie i Prawo. Chciałbym przedstawić przyjaciół, którzy razem ze mną będą analizować to zagadnienie. Władysław, Ania, Mieczysław, a ja mam Ścisław na imię. Jeszcze raz Państwa bardzo mile witamy. Jesteśmy dzisiaj w takim nastroju letnim, dlatego że temperatura na zewnątrz jest naprawdę wysoka i sądzę, że tak samo będzie taka atmosfera i taka gorąca atmosfera w czasie studiowania Słowa Bożego. Ale obecnie zaprośmy Ducha Świętego, aby kierował naszym studium i uprzejmie proszę Władysława do modlitwy. Nasz wielki dobry Boże, dziękujemy Ci za ten przywilej, że możemy Twoje Słowo otwierać i czytać to, co skierowałeś do nas, jak również do całego świata, pod natchnieniem Ducha Świętego. To jest Twoje Słowo. I dlatego też prosimy Cię, abyś udzielił nam siły, mocy, mocy Ducha Świętego, abyśmy to Słowo przyjmowali i studiowali tak jak jest napisane, dla Twojej chwały i dla naszego zbawienia. Oddajemy się w ręce Twoje, prosząc o to wszystko w Jezusie Chrystusie, w naszym Panu. Amen. Amen. Dekalog z pewnością jest największym kodeksem etycznym jaki jest znany na świecie ale wywołuje on wiele kontrowersji o dziwo nawet w kręgach chrześcijańskich stąd dzisiaj będziemy rozważać zagadnienie to zagadnienie prawa pod takim szczególnym kątem co na temat prawa Bożego mówią apostołowie chyba to jest bardzo takie słuszne ujęcie, dlatego że Chrystus w niebo wstąpił, a apostowie przecież byli największymi autorytetami. Czy zauważyliście, jakie koncepcje krążą na temat prawa Bożego, jego przemijalności czy zmian, które są właśnie w kręgu chrześcijaństwa nieraz przedstawiane? No jest tych opinii dużo. Ale takie trzy są najważniejsze, a mianowicie, że w rezultacie, w rezultacie nowego przymierza dekalog już w nowym przymierzu nie obowiązuje. Drugie pojęcie, że dekalog został przybity do krzyża, czyli nie ma go już, nie obowiązuje. I trzecie, no, że obowiązuje. Ale jedno przykazanie nie obowiązuje. To czwarte według dekalogu biblijnego, które mówi na temat Sabatu, że to co zostało zniesione, czyli w de, właściwie no to by, z tego wypływa taki wniosek, że to tylko dziewięć przykazań jest. Bo jeżeli nie istnieje kwestia czwartego przykazania. No to w takim razie no, nie ma dekalogu, bo dekalog to jest dziesięć, ale jest tylko dziewięć. No i też warto zastanowić się, jak jest naprawdę, czy te argumenty, czy one mają rację, a przede wszystkim, czy one są uzasadnione pismem Świętym, nauką w tym wypadku Apostołów. Może nie tak bezpośrednio będziemy wnikać i polemizować z tymi poglądami. Ale powiemy sobie wtedy tak, że listy apostołów i Ewangelii, szczególnie Ewangelia Jana, powstały... Przecież Ewangelia Jana tuż przed setnym rokiem prawdopodobnie została napisana. W Efezie papież widział, spotkał się z, z Janem chyba w 96-97 roku naszej ery. Więc tyle lat po śmierci Jezusa Chrystusa... Mamy takie świadectwo pisemne, spisane, dotarło ono do nas w postaci Nowego Testamentu i przeanalizujemy, co też apostołowie na ten temat powiedzieli. Oni są największymi autorytetami, prawda? No, lekcja przyjmuje taką konwencję, taki sposób właśnie e, omawiania tego zagadnienia i kto największy z apostołów? Paweł. Paweł. No cóż Paweł powiedział na temat? Prawa. No tu można byłoby się cofnąć do czasów starotestamentowych też. No bo jeśli mówimy o, o prawie, które funkcjonowało, czy dzisiaj ma funkcjonować, mhm. no to można zapytać o istotę Boga. No jeśli Bóg jest taką istotą, która przez wieki sankcjonuje prawo mhm. i, i prawo jest częścią przymierza, a potem w momencie jakimś odwołuje to prawo, mhm. to pytamy się o istotę Boga, o jego, tak. o jego prawdomówność, prawda? Co, tak. co, co napisał. Zresztą teksty, które tutaj czytamy i dzisiaj będziemy omawiać, no, przeczą temu. Paweł, o którym wspomniałeś, mhm. no, jest to osoba, która w swoich listach na temat prawa wiele napisała. Ale ciekawa rzecz, że Paweł mówi wyraźnie, że wszyscy ludzie są grzeszni. No a jeśli grzeszni, no to coś przestępują. A co przestępują? To przestępują prawo. Powiedział, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I dlatego jak gdyby brak im chwały Bożej, prawda? Tak. To żeby ją odzyskać, to należałoby? No właśnie, co, co należałoby robić, tak. prawda? Bo w Starym Testamencie też y, chciano odzyskiwać prawo. Zresztą zbawienie oparte było na obietnicy w Starym Testamencie. A prawo Boże... Uwydatniało tą obietnicę, albo jeszcze bardziej ją eksponowało. No Bo jeśli było prawo, i ludzie widzieli je i grzeszyli, no to oczekiwali na kogoś, kto przyjdzie i da im siłę do tego, aby mogli sprostać wymaganiom tego prawa. No niestety, tylko jeden był, który sprostał wymaganiom prawa, a Paweł mówi, na czym to, na czym to polega. I w listach Pawła, szczególnie w liście do Rzymian, piękne teksty. No, Dzisiaj trzeba naprawdę chwalić Boga, że mamy taką postać, jak, jak apostoł Paweł. Człowiek szczególnie poruszony przez Ducha Świętego wyjaśnia nam, jakie ma, wyjaśnia nam kwestie znaczenia tego prawa. On szczególnie tutaj podaje na przykład rzeczy takie jak. Co mogliby myśleć ludzie, którzy chcą przestępować prawo? No to ci ludzie mówią, korzystajmy z łaski, mhm. bo łaska nam pomaga. No, tak. Przestępować prawo. bo no. tak. Jest łaska, więc grzeszmy i tak dalej. To tak jak powie w każdego poranka, świeżego powietrza dla tych ludzi. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której Paweł mówi to jest legalizm. Legalizm też się boi łaski, bo mówi, że, że łaska jakby przeszkadza w, w stosowaniu się do prawa. Jedno i drugie jest błędne. Paweł wyjaśnia, że łaska jest dana po to jest mocą Boża, Bożą, żeby ludzie y, mogli sprostać wymaganiom Bożym. Łaska jest mocą Bożą do tego, żeby żyć według Bożego prawa, przestrzegać Jego przykazań i tak dalej. Choć zbawienie nie jest z przestrzegania prawa, ale jest z łaski przez wiarę. Mm -hmm. no jest szereg tekstów, które podawał apostoł Paweł. Wspaniałe teksty, z których, z treści których niektórzy... Wyciągają wniosek, przekonamy się na podstawie Słowa Bożego, błędny. Mhm. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony niezależnie uczynków. Później, że albowiem grzech nad Wami nie będzie panował. Wy, którzy nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską, i szereg jeszcze innych z Listu do Galacjan jest, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteście pod opieką przewodnika. Więc to są piękne teksty, pełne obietnicy, z których wynika, albo niektórzy czytając je no, kwestionują prawo. Ale warto pomyśleć, co naprawdę Apostoł Paweł napisał. Napisał te słowa, ale równocześnie pod natchnieniem Ducha Świętego wyjaśnił. Tak. No i jest mhm. powiedziane, czy w takim razie, czy zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, ustanawiamy. Mhm. Tak. Następnie są słowa, e, czy już teraz możemy grzeszyć? Inna wypowiedź: Absolutnie nie. I wiele innych tekstów, które wyjaśnia to, że zbawieni jesteśmy z łaski, to nie kwestionuje istnienia prawa. Dlatego, że no, jeżeli jest potrzebna łaska, to znaczy musiało być prawo, które zostało przystąpione i dlatego jest powiedziane, że czy w takim razie, że usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę, czy w takim razie zakon niepotrzebny. Apostoł Paweł bardzo mocno mówi, nie daj tego Boże, abyśmy tak myśleli. Jasno, konkretnie wyjaśnia jedno i drugie. Łaska i prawo, albo prawo i łaska. No właśnie, Apostoł Paweł swoje myśli obraca wokół takich głównych zagadnień. I na pewno prawo, łaska. To największe pojęcia. Ale też mamy prawo, przestępstwo i śmierć. A łaska jest przyjęta przez wiarę. A łaska jest nie tylko łaską daną człowiekowi po to, aby zmyć jego przeszłość, ale żeby natchnąć go siłą Ducha Świętego, żeby żył jak? Według prawa. Według prawa. I to jest właśnie piękne. Jeżeli człowiek został przez prezydenta ułaskawiony to nie po to, żeby wrócił do swoich grzechów i przestępstw. Ale wszyscy mają nadzieję, że coś się z tego nauczył i że będzie szanował prawo. I chociaż my ciągle prawo przestępujemy. Jesteśmy już po Adamie i Ewie, grzeszni. Ale my chcemy z całym naciskiem powiedzieć, że prawo jest jakieś święte, ważne, że prawo jest częścią charakteru Pana Boga. I chociaż się zmieniło przymierze, to ono polegało na pogłębieniu i Chrystus podniósł jeszcze motywację i dwa przykazania miłości, które są podstawą prawa. I Paweł to, to tak pięknie opisuje. Naprawdę. Prawda? Mówi, zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Nie ma wyjścia. Tak. Jak pisze tak, tak trzeba przyjąć. Tak jest? Mm. Ja chciałbym taki jeden tekst przeczytać z listu do Rzymian z trzeciego rozdziału i z trzydziestego pierwszego wiersza. Paweł pisze: Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Więc ustawiamy Go jako prawo, jako ten, ten, ten kodeks, który pokazuje że grzeszny jesteś. Grzeszny jesteś. Raz po raz. Ten kodeks mógłby Jezusowi Chrystusowi pokazywał że święty jesteś. Święty jesteś. Ale każdemu z nas pokazuje i Państwu również, że grzeszny jesteś. A wtedy idź do Pana Jezusa Chrystusa. Po co? Po łaskę, a jak idziesz, to znaczy, że wierzysz. I właśnie wszystko to jest pięknie związane, jedno nie wyklucza drugie. I Paweł, to widać, że jest rozkochany w prawie, w łasce, w zbawieniu. No dobrze, ale Paweł był wielką postacią w, ko w kościele wczesnochrześcijańskim, ale również Piotr. Piotr przecież. No przy jakich okazjach Piotr tak się wybijał? I widać było, że to jest taki jednak charakter przywódczy. Przy jakich okazjach? Bo chcę podkreślić to, że, to nie, że nie wybieramy apostołów takich, którzy gdzieś są absolutnie w cieniu. Ci przywódcy, a mieli swoje wyraziste stanowisko do dekalogu. No i na czym ta przywódczość Pawła na przykład? Jest, gdzie jest dostrzegana Piotra? Przepraszam. Ja tak zauważam, że często w kryzysowych sytuacjach Piotr nie chowa głowy w piasek, tak. ale w obliczu śmierci mówi Panie, ja z Tobą i na śmierć. Jak widzi, że Jezus idzie po morzu, to pierwszy złodzi. I tu, to jest, tu widzę takiego Piotra, który nie boi się wielu rzeczy. Tak, tam w Cezarei Filipowej, tak. pięknie właśnie Piotr pierwszy jakoś tak Powiedział, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Tam się Chrystus pyta, a za kogo mnie ludzie mają. No i różne opinie, proroka, nauczyciela to i tak dalej. A Piotr powiedział, że ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego. To było tak wielkie, że nawet mu Chrystus powiedział, że to nie z ciebie jest, tak. ale ojciec objawił ci. To było pierwsze jakieś takie wyraźne, konkretne wskazanie. Kim naprawdę Jezus Chrystus jest? I to Piotr powiedział. Widzimy też Piotra, jak się zaparł Pana Jezusa, ale też gorzko żałował tego i Pan Jezus osobiście go jak przywraca do urzędu apostolskiego. Więc taki mamy szkic Piotra. No i cóż Piotr powiedział na temat przykazań Bożych? Przy jakich okazjach możemy zaobserwować stanowisko Piotra? Proszę bardzo. No jest w związku z, z, z pewnym poleceniem. Tam prześcieradło pełne nieczystych rzeczy. Tak. No, apostoł Paweł: Nigdy tego, nie, nie, tego, co nieczyste, nie jadłem. Dlatego, że te rzeczy były szkodliwe. To było przestępstwo. Możemy tu przy okazji zapytać, którego przykazania? No, według dekalogu biblijnego Bożego, piąte. A więc, nie zabijaj. To znaczy, między innymi nie jedz tego, co ciebie zabija. To jest takie samobójstwo, ja to nieraz nazywam, rozłożone tylko na raty, że jemy nieczyste rzeczy. Mówił, nigdy tego nie będę jadł. Mhm. Bo twoje zasady, bo twoje prawo. Piąte przykazanie mówi, nie zabijaj. Nie niż kogoś, ale nie niż też siebie. Mhm. No, tutaj w tej wypowiedzi Piotra, w ogóle tam są, padają słowa: Piotrze, wstań, zabijaj, jedz. Mm -hmm. A Piotr co mówi? Przenigdy, Przemu? panie, nigdy nie jadłem nic nieczystego. A więc Piotr zna Słowo Boże, wie co Bóg powiedział na ten temat, tu Władysław powiedział jakie przykazanie, ale tam jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że do, dotyczyć mogło to przykazanie nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Mm -hmm. No bo jeśli Bóg powiedział, że jest coś niewłaściwe, niezdrowe, nieczyste, nie będę tego jadł, no to Piotr wiedział, że to powiedział Bóg. Jeśli powiedział, to znaczy, że tak jest. I potem jest wyjaśnione, co to widzenie tak. oznaczało, prawda? Mhm. Także Piotr, znający Stary Testament jako Żyd, on wiedział, jakie jest Słowo Boże, każdy Żyd z takim pewnym szacunkiem podchodził do tego Słowa Bożego. Możemy dyskutować tutaj, czy rozumieli właściwie pewne rzeczy, czy nie. Yy, zarówno kapłani, jak i faryzeusze, prawda? Dlatego Nowy Testament wyjaśnia nam yy, pewne kwestie, ale Piotr odwołuje się do Starego Testamentu, przy okazji mówiąc o tym, o tym yy, narodzie. Mówi, wy jesteście narodem świętym, tak. ludem nabytym, kapłaństwem i tak dalej, abyście ogłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do cudownej swojej światłości. Odwołuje się do tego, co zostało powiedziane pod górą Synaj, zanim mieli otrzymać na tablicach kamiennych wypisane palcem Bożym Prawo Boże. Dziesięć przykazań. Mm -hmm. Także oni wiedzieli, na czym to polega i na czym polega Prawo Boże i czy jest ważne, czy nie. To Piotr akcentował, że jest ważne. Tak. No, warto tu przy okazji też powiedzieć, no, dlaczego on takie polecenie otrzymał. Jakie tego było znaczenie. No i w dalszy... Dalszy rozdział 10 Dziejów Apostolskich tłumaczy, że tym sposobem, co Bóg mi powiedział, nie żebym nieczyste rzeczy jadł, bo tego nigdy nie jadły mi, jest jasno i wyraźnie, lecz Bóg dał mi, czytam 28 wiersz, drugą część, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. A więc była to ilustracja tych, których no, szczególnie ten naród wybrany, Pogan traktował jako skalanych i nieczystych, że za nich też Chrystus umarł, żebym nie traktował ich w ten sposób, bo mają takie samo prawo do zbawienia. Takiej ilustracji użył, użył Chrystus Duch Święty, aby to Piotrowi przedstawić. No możemy więc powiedzieć, że około 1963 roku, przed 63 troszeczkę, gdy Paweł ginie w Rzymie, spisane są dzieje apostolskie i w nich jest zawarta wypowiedź korespondująca z szóstym przykazaniem Nie zabijaj, która mówi w ten sposób. O nie panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego. Prawda? Nigdy ja nie jadłem. To znaczy, że Piotr respektował zalecenia Starego Testamentu. Dobrze. Ale przechodźmy teraz do następnych postaci, następnych apostołów, bo dziwo, mówimy o apostołach, a lekcja nasza też próbuje sugerować wypowiedzi spoza kręgu, prawda? Apostołów, ale jeżeli byśmy mieli ustosunkować właśnie teraz do, do zrozumienia Jana w kwestii przekazań Bożych. Cóż Jan powiedział? Co o Janie? To jest ciekawe, że. Jan kojarzy mi się z osobą, która jakby najbliżej emocjonalnie związana jest z Jezusem. Często odbieram Go jako osobę, która potrafi zrozumieć często to, co nawet w słowach nie jest wyrażone. I to, to, to na, na to wskazuje na przykład to, co pisze w swoim liście. I też w Ewangelii Jana mówi o tym, że jeśli mamy być tacy jak Jezus, to nic innego, jak przestrzegajmy tak, jak On przekazał. I i a w liście on nakreśla to, że jeżeli, chce, jeżeli mówimy, że znamy Boga, albo jeżeli chcemy Mu okazać szacunek, to róbmy to w taki sposób, jak jest Mu to miłe. I On dokładnie określił, czego sobie życzy, co sprawia Mu przyjemność. I dał to prawo. Mhm. Więc piętnasty rozdział jest wspaniały. Jest wspaniały. To jest jeden z takich ukochanych rozdziałów. Piętnasty rozdział Ewangelii, prawda? I w tym piętnastym rozdziale jest taki charakterystyczny dziesiąty wiersz. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Jak gdyby wspomniane są moje przykazania, mówi Pan Jezus, i przykazanie Ojca, była jakaś różnica między tymi przykazaniami? Nie ma żadnej różnicy, dlatego że możemy dostrzegać, że w Nowym Testamencie przykazania zostały jeszcze bardziej wytłumaczone, pewne intencje, motywacje odnośnie do tych przykazań i tak dalej. Ale ciekawa rzecz jest tutaj też. Że w kontekście tych przykazań występuje winogrodnik, krzew winny i to, ta winorośl, czy latorośl, prawda? Też Jezus, mówiąc o tym, yy, znał całą sprawę, bo Stary Testament bardzo często odnosi się do winnicy, do latorośli. Yy, nawet w okresie Machabejskim bito monety z winorośli, tak. prawda? Tak. A w świątyni Heroda. Na, przed, tym, przed świętym wejściem do świętego miejsca była winorośl z czystego złota, bardzo potężna, piękna. Także ci, którzy tam przychodzili, to widzieli to wszystko i mogli kojarzyć, co oznacza ta winorośl. A przecież to oni, Żydzi, byli tą winoroślą. Jezus przerzuca to teraz. Tą lekcję poglądową na nowy kościół, nową społeczność, na jego mhm. społeczność nowotestamentową. Prawda? I to jest bardzo piękne. I jeszcze chcę dokończyć, że żeby winnica wydawała owoce, to trzeba się o nią troszczyć. I to jest piękna sprawa. Yy, owoce no to jest też stosowanie się do przepisów praw do tego, co Bóg nas uczy. Jeśli stosujemy się, no to wydajemy owoce mm. pewne, prawda? I to te przykazania, które czytałeś tutaj, Ścisław, to y, one są jakby pokazane też w kontekście miłości. Nie można troszczyć się o winnicę bez miłości. Tak. I tu jest mowa o przykazaniach ojca, syna, ale w kontekście miłości. Proszę bardzo. Ktoś, kto prze, y, przestępuje przykazania, no to co? Y, osądźmy go i, i, i powiedzmy, no. Poczyńmy pewne kroki w stosunku do tego. Chrystus poczynił te kroki. Przyniósł łaskę, prawda? przyniósł miłosierdzie i tak dalej. I to jest piękno tutaj w tym, gdzie Chrystus pokazuje. Prawda? To można byłoby jeszcze dużo mówić. Okres grecki, jak postrzegano pewne rzeczy, prawda? poznanie Boga poprzez Jego miłość. To są, to są poważne rzeczy, gdzie Jan pisze to, bo zna sytuację w starożytności, jaka wtedy. Panowała Grecy w tym czasie poprzez emocje jakby poznawali Boga. Pewne pasyjne zachowania kadzidło miało znaczenie. Zrobienie jakiejś efektownej liturgii też to miało znaczenie w tamtym czasie dla ludzi. A w tym, co Jezus powiedział, wcale nie znaczyły emocje, ale ani nie znaczył intelekt, czy umysłowe poznanie Boga. To, co Żydzi nauczali i potem Chrześcijanie przyjęli, to była bardzo ważna kwestia, która dotyczyła objawienia się Boga, samego objawienia się Boga. Bóg sam się objawia. To nie ja poznaję Boga umysłem swoim czy kalkulacją jakąś intelektualną, ale Bóg się mi objawia, mhm. prawda? żebym go poznał takim, jakim jest. Ale po to się objawia, żebyś przyniósł owoce owoce, tak. owoce życia. Tak, proszę bardzo. Dla mnie albo ja jakoś tak z szczególnym zainteresowaniem zawsze czytam te słowa, które są w liście Jana, że kto mówi, znam go, a przykazań nie zachowuje, to jest kłamcą. Co to znaczy znać? To nie znaczy wiedzieć o Bogu. W Starym Testamencie tam często jest tak. powiedziane, że poznał, mm. no, czyli wszedł w jakąś taką bliską łączność z kimś. Tak. Adam poznał Ewę no i urodziła Sena, czyli ta była ta bliska więź. Czyli znać Boga to nie znaczy tylko wiedzieć, że On istnieje, ale w tą bezpośrednią łączność wejść. To możemy jeszcze taki prosty przykład wziąć z życia codziennego. Tak jak, rodzi, jak dzieci do rodzice mówią mamusiu ja cię kocham, tatusiu i tak dalej i tak dalej. Cały czas podkreśla. A mama mówi: Ja wiedź, uczyń to, albo żyj tak, albo zrób tego. A, to mnie nie interesuje. To co w końcu mama powie? Przestań ty mówić, a zacznij czynić. I dlatego też Bóg do nas tutaj obecnych, czy do wielu chrześcijan, którzy uważają, że miłują Boga, ma ochotę powiedzieć: Wiesz co? Przestań mówić, że kochasz Boga. A daj dowód tego hmm. przez posłuszeństwo. Tak jak rodzice, tak jak, przepraszam, dzieci przez posłuszeństwo dają dowód, że naprawdę szanują i kochają dzieci. Jeśli można, Zdisławie, tak, jeszcze raz. jedna rzecz. Dzisiaj mamy też pewne takie zakusy do pewnego takiego intelektualnego poznania pewnych rzeczy. Na uczelniach się to rozwija i w różnych kręgach ludzi wykształconych, prawda? I co się rozwija za tym? No rozwija się to, co wcześniej Platon i Sokrates mówili, że jeśli poznajemy Boga w sposób umysłowy, intelektualnie, można nawet poprzez wyższą matematykę dojść do pewnych rzeczy i nie ma rzeczy, nad którymi nie powinniśmy dyskutować. Wszystko jest na dotknięcie i na przedyskutowanie i powiedzenie tak to jest. Ale co popierali przy tym? Homoseksualizm na przykład. Hmm. Uważali, że jest tak. dobrą rzeczą. Przeczytałem, że z 15 pierwszych Cezarów, 14 tak. było homoseksualistami. Tak. tak, więc gdzie jest droga moralna, o której tutaj mhm. Władysław mówił? Gdzie jest etyka, gdzie jest stosowanie się do przykazań Bożych, prawda? Tak. Więc jeżeli Jezus mówi o swoich przykazaniach, mój zachód, ten dziesiąty tekst, pozwólcie, że jeszcze raz, spróbuję zastanowić się. Ewangelii Jana 15, rozdział 10 wiersz. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Żeby czasem ktoś nie pomyślał, że przykazania Jezusa są inne niżeli przykazanie Ojca. Bo wtedy Pan Jezus by zachęcał ich do nienaśladowania Go, bo On szedł wolą dziesięciu Bożych przykazań. Jeżeli ktoś uważa, że Pan Jezus miał jakieś odrębne przykazania, to by sugerował, że inną ścieżkę Pan Jezus wyznaczył. A przecież w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale czytamy w wierszu 15, że Jezus Chrystus był do nas we wszystkim podobny z wyjątkiem grzechu. grzechu. On grzechu nie popełnił i on trwał w miłości Bożej. I jeżeli my chcemy trwać w miłości Bożej, musimy mieć też to usposobienie. Kochać. Co kochać? No właśnie, te Boże zalecenia, i one się przekładają tak na owoce Ducha Świętego, które ta miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, opanowanie, dwa przykazania miłości i dekalo. To wszystko tworzy jedno. To jest taki, to jest charakterystyka chrześcijanina. Tak on powinien żyć i powinien wyglądać. I Jan tak to pięknie właśnie opisał. Pozwólcie, że opowiem coś, co jest prawie anegdotą, ale to nie jest anegdota. W środowisku krakowskim miało miejsce takie zdarzenie. To jest jeszcze z wykładów jednego z naszych profesorów. Na etyce prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam wiele, wiele lat temu. Takie dobre rady dawał odnośnie pożycia domowego. A studenci mówili: Panie profesorze, ale myśmy tam słyszeli, że niektórzy nasi profesorowie nie stosują tych zasad etycznych. A to konkretnie chodziło o wykładowcę. On nieraz był w sporze z żoną i podobno tam nawet rozstrzygał sprawę dość tak radykalnie. On tak powiedział tak. Wykładowca jest wykładowcą. Jest jak. Drogowskaz. A widziałeś kiedyś, żeby drogowskaz drogą chodził? Czyli stworzył sobie taką, takie wyjście, że on jest tylko od pokazywania dobrych zasad, ale sam tą drogą nie kroczy. Pan Jezus pokazywał dobre zasady i sam te zasady w życiu swoim stosował. Jakie to są zasady? Te, które powiedzieli im przed chwilą. Miał owoce Ducha Świętego. Mówił, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Przepraszam, przy całym szacunku do Was, kto z Was by te słowa powtórzył? Tak jeszcze do kamery. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Ja nie. Hmm. Pan Jezus to powiedział i nikt nie zaprotestował. Takie były owoce jego życia. A w Łukaszu 4:16 w sobotę gdzie szedł? Na Według zwyczaju swego na nabożeństwo. Apostoł Paweł, który wspominaliśmy w Dziejach Apostolskich w XVII rozdziale w drugim wierszu. Według zwyczaju swego dzień sobotni szedł i nauczał. Więc takie były owoce życia Pana Jezusa Chrystusa. I nie tak jak ten etyk, ale tak jak Pan Jezus. Kroczmy śladami, które On właśnie wyznacza. Dobrze, mamy jeszcze dwie postacie, które nie są apostołami, a ściśle są związane jednak z życiem Kościoła Wczesnochrześcijańskiego. Jeszcze mówimy o Jakubie, i o Judzie. Jakub i Juda, kim oni byli? Braćmi Jezusa. Proszę? Tak, braćmi brać Jezusa. Braćmi Jezusa Chrystusa. Skąd o tym wiemy? No Z Pisma Świętego Aha. wiemy, że bracia byli, wymienieni są, jak również siostry. Oczywiście to tak. prawdopodobnie byli byli synowie Józefa. Nie tak. bezpośrednio Jezusa, ale byli. No, byśmy naszym językiem powiedzieli, takimi przyrodnimi. W tym samym gnieździe się wychowali. Tak jest. Tak. Więc w Mateuszu w 13 rozdziale czytamy właśnie wypowiedź y, charakteryzującą Jezusa Chrystusa mm -hmm. i ktoś mówi, czyż nie jest on synem cieśli? Czytam Ewangelię Mateusza, 13 rozdział i wiersz 54, 55. Czy jego matce nie zna imię Maria, a jego braciom Jakub? Józef, Szymon i Juda. Więc ten Jakub i Juda to są osoby z najbliższego otoczenia pana Jezusa Chrystusa. Może mu na początku dokuczali, ale później przylgnęli sercem do mesjasza, do zbawiciela. I cóż Jakub powiedział? Jakub, przy, czy to się nazywa przyrodni brat pana Jezusa Chrystusa? Tak to można powiedzieć, bo nie z tej samej mamy. Z tej, to znaczy, yy, źle powiedziałem, prawda? Z, z Józefa to są. To jest rodzeństwo z Józefa, a Pan Jezus jest zrodzony z Marii i z Ducha Świętego. Ale w tym samym domu się wychowali. No dobrze, co Jakub mówi na temat przykazań Bożych? No, Jakub napisał list i bardzo mocne słowa tam podkreślił. I zresztą mówiąc na temat Jakuba, no to bardzo ważną rolę spełniał w tym kościele wczesnochrześcijańskim. Jak był ten pierwszy synod, czy sobór, byśmy nawet powiedzieli, no to on przewodził. Tak I tam była agenda na pewno, i na tej agendzie nie było w sprawie przykazań, żeby były zniesione, i on potem w liście napisał, to jest list Jakuba, drugi rozdział, tam jest powiedziane, Ósmy wiersz, jeśli jednak wypełniacie zgodnie z pismem królewskie przykazania, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie, tak jest to. Są te przykazania, które są streszczone mm -hmm. tej drugiej tablicy. Dalej, szczególnie dziesiąty wiersz jest bardzo istotny. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winem winnym wszystkiego, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Więc bardzo mocno Jakub, brat pański, jak go często nazywamy, podkreślał. Te królewskie przepisy. Następnie podkreślał, że jak jeden, jedno przykazanie no, przystąpimy, to jesteśmy winni wszystkiego. To czasem taka ilustracja jest, że jak coś wisi na łańcuchu o dziesięciu ogniwach, to ile ogniw trzeba przeciąć, żeby to spadło? No, wystarczy jedno. I to Jakub podkreśla. I dlatego też to, cośmy na wstępie powiedzieli, tak. między innymi, że przykazanie czwarte, pamiętaj dzień Sabatu, że to już nie obowiązuje, no to przecinamy to jedno ogniwo. A jeżeli Jakub podkreślił, jeżeli w jednym upadamy, jesteśmy winni, grzeszni, winni całego, całego zakonu. I dlatego też tak pięknie mówili. Mówiliśmy, wtedy udajemy się, gdzie do Chrystusa po łaskę. Tak, tak, ale też Jakub pięknie powiedział, że w zasadzie trudno określić, czy człowiek wierzy, czy nie wierzy, jeżeli nie znamy Jego czynów. Prawda? On tak pięknie powiedział, mm -hmm. ale może ktoś powiedzieć, Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Czytam list Jakuba, drugi, rozdział 18 wiersz. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynku. Mówi, no pokaż mi swoją wiarę bez uczynków. No pokaż. No jak mi pokażesz, jak nie ma uczynków? Mówi, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Chociaż to się nie zaciera, osobno jest wiara. I łaska Boża jest zbawczą łaską. Ale nie po to, żeby wyzwalać człowieka z moralności pchnąć go w bezprawie i w jakieś wyuzdanie i w grze. Jeżeli wierzysz, to to się przekłada na życie. A cóż Juda powiedział? Co Juda powiedział? Więc drugi brat pański, bo jest Jakub, jeden brat pański, Juda, drugi brat pański. Ostatni list przed objawieniem. Proszę, Proszę list, ale wspaniały. Tak. Można, można przeczytać tutaj y, czwarty werset tego listu. On brzmi tak. Kradliśmy bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, które, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, zapierając się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Mhm. No, to tak nawet dosłownie prawie nawiązuje do poprzednich słów, gdzie mówiliśmy, że łaska nie pcha człowieka w jakąś rozpustę i niemoralność. Dokładnie Juda nawet tych samych słów używa, że w rozpustę i zapierają się naszego pana. Który miał konkretny styl życia i konkretne zasady. Wstyd by nam było za chrześcijaństwo, jakby ono przekreśliło zasady moralne, zasady dekalogu, zasady miłości. I najgorszą rzeczą jest w tym, że ci ludzie tutaj yy, czynią to w sposób chytry. Co to, co to znaczy? Tutaj ten tak. czasownik grecki na to wskazuje. To nie są ci, którzy przychodzą do społeczności jawnie, wystawiają się jawnie, przedstawiają swoje poglądy i tak dalej. W sposób chytry, w sposób zaowolowany. Tak, żeby ludzie na początku nie byli w stanie tego rozpoznać. Dopiero potem ich podejścia, mhm. ich życie na to wskazuje. I Juda pisze właśnie o takich, którzy zapierają się Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej. Tutaj moglibyśmy też powiedzieć o tym kierunku teologicznym do ketyzmu, hmm, tak. gdzie mówili o pozornym ciele nie? Tak, Jezusa tak. Chrystusa. Tak. A więc y, tacy ludzie przychodzą, zresztą to słowo, które mówi o tym, że oni tam przychodzą i to robią, to wskazuje też na to, że, że oni w sposób chytry to przedstawiają, ale potem Uważają, że takie jest życie i tak powinno to wyglądać. A więc niebezpieczeństwa mają miejsce wtedy, kiedy po prostu tracimy z oczu swego Boga, który dał to prawo, dał znaczenie tego prawa, pokazał, jak ludzie mają postępować, prawda? jak poznawać to prawo nie poprzez swój własny intelektualny pogląd czy, czy studiowanie Pisma Świętego, ale przez to, że Bóg swą mocą objawia to wszystko. Przyjęcie tego przez Bożą moc, przez Boże Słowo daje możliwość prawda, no, okroczenia według tego prawa. I ci apostołowie tutaj, jak mówiliśmy, no, stosują te rzeczy i tak nauczają, piszą listy na ten temat. Jak należy do tego podchodzić? Czyli tu jeszcze raz możemy wrócić do tej wypowiedzi Jakuba że wiara bez uczynków jest martwa, tak. nie ma. Jeżeli jest wiara, to ona mnie zmienia, ona coś powoduje. Jeżeli ja komuś uwierzę, no to to, to ma wpływ na moje życie. Tak. To można... Te... Tak, proszę bardzo. Tak można powiedzieć, że wiara nie jest czymś zawieszonym w próżni. Tak. Ona jest tak. czymś konkretnie osadzonym tak. i autentycznie wyrażanym w ten czy inny sposób. I stąd Ewangeliana... Czytamy w trzecim rozdziale, że musisz się na nowo narodzić. Nie do starego życia, ale do nowego życia. Lud Boży Starego Testamentu miał swoje zasady moralne i lud Boży Nowego Testamentu ma te same zasady moralne, tylko jeszcze piękniej wyrażone w świetle Golgoty że zasadzają się one na miłości, że nawet nie mów innemu głupcze, nie mów racha, nie bluźni, nie pożądaj. Dlatego, to znaczy, te, te, to prawo etyczne Jezusa Chrystusa wyrzuca grzech z myśli, ze słów i z czynów. I na tym właśnie piękno i nowość prawa Bożego. Ujęciu Jezusa Chrystusa polega. Ponadto, tak jak Dawid mówił, jak kocham prawo, to chciałoby się być wszyscy chrześcijanie, powinni to prawo nie tak że ledwo tolerować, ale i po prostu je kochać. Bo to jest część jestestwa naszego Boga. I ja tutaj chciałam się podzielić taką myślą, że w Chrystusie prawo zaczyna chronić relacje. Nie jest czymś, co nam zakazuje, nakazuje, ale właśnie czymś, co jakby ochrania i zupełnie inny, inny ma wymiar i, i znaczenie. Ale też określa i w kręgu tego prawa czujemy się bezpieczni. Już czas zakończyć nasze studium, chociażbyśmy sobie jeszcze tak rozważali, rozmawiali. Chciałbym podziękować serdecznie Wam za uczestnictwo w tej dyskusji, a naszych drogich słuchaczy chcemy zaprosić na następną. Na następne studium Kościół Chrystusowy i praw. Taka będzie myśl, która nadaje tor myślowy następnemu studium lekcji. Dziękujemy bardzo za wspólne nasze uczestnictwo. Zapraszamy was serdecznie, abyście się też przyłączyli do naszej modlitwy. Zapraszam Anię, aby się z nami pomodliła. Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, Chcę Ci podziękować za Twojego syna, którego nam dałeś, który dał nam doskonały przykład i który nienagannie wypełnił Twoje prawo. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoje zasady nie zmieniły się na przestrzeni wieków, za to, że mamy pewne oparcie i taką kotwicę w tak zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Panie, pomóż nam docenić to i trzymać się, a także. Dołożyć starań i wysiłków, aby je gorliwie przestrzegać, mając pełną świadomość znaczenia i ducha, w jakim chcesz, aby to było. Panie, udziel nam do tego mocy i zdolnie, abyśmy mieli godnie Cię naśladować. Ze Pana Jezusa. Amen. Amen.